Dzisiaj jedziemy do Poznania skończyć schody, znaczy okolice Poznania. I będziemy też dzisiaj montowali drzwi w całkiem innym miejscu, także dwa montaże w jednym dniu, dosyć sporo, spore odległości, ale jak zwykle pewnie damy radę. Dzisiaj też poznacie nowego członka zespołu, jakim jest Zbyszek. Pozdrawiam. Tak, od jakiegoś czasu Zbyszek jest z nami, pomaga nam w montażach, także troszeczkę się to rozwinęło, troszeczkę. A ja słucham w tej chwili kolejnej książki, tym razem Lech Kaniuk, mega fajna pozycja, którą gorąco polecam. I oczywiście zapraszam dzisiaj na kolejnego vloga. Dzień dobry. Witajcie, nazywam się Marcin Kubicki. Dojechaliśmy, rekord świata, 2,5 godziny do Poznania. Fuck. Ale jesteśmy. Zaraz skończymy i jedziemy dalej. Dylemat, jak zabudować pod schodami taki metal. Nietypowa robota, ale daliśmy radę. Znaczy, prawie daliśmy. Już jedna listewka jest. Zaraz coś wymyślimy dalej. Mamy prawie koniec. Zaraz wypijemy. Jest godzina, która? 13 czy 14? 14:03. Oh my god, jeszcze mamy dzisiaj 5 drzwi do zamontowania, ale w przerwie... 5,5. W przerwie jeszcze takie kanapki. Nie. Ten mebli. No
to wyślij to do firmy, nie? Do wyceny. I co jeszcze to miało być gości, co bym nie chciał jeszcze? Aha, i wyślij gościowi zwrotnego e-maila, pokazując różnicę drzwi bezszlugowych i drzwi zwykłymi zawiasami. Halo? Teraz? Słyszysz? Wyślij gościowi maila, nie? Z filmami, z drzwiami. Jakieś tam 2-3 wybierz filmy, żebym mógł sobie zobaczyć linka. I wybierz w ogóle i też oznacz, że jedne drzwi są bezprzylgowe, a drugie są na zwykłych zawiasach. To tam umiesz odróżnić, nie? No dzięki, na razie, hej. Właśnie w ten sposób piszę e-maile, czyli nie z tymi poruszkami, ale Marta to obsługuje i robi to całkiem dobrze i sprawnie i szybko. Właśnie, a my jesteśmy w drodze, mieliśmy właśnie jechać jeszcze do jednego klienta, zmontować drzwi, ale postanowiłem, że jednak chłopaków wyślę w czwartek, bo dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj się spokojnie załadujemy na jutrzejszy dzień, czyli jutro montujemy schody i jeszcze jedne drzwi. Sprawdzimy jeszcze budynek, w którym mamy robić w czwartek drzwi i montować, znaczy chłopaki mają. Czy wszystko jest dobrze przygotowane, bo przy okazji będziemy przejeżdżać, więc stopimy i sprawdzimy i ocenimy, jak jest sytuacja, jak to wygląda. Czy brać młoty do kucia, czy nie? Oto pytanie. Dobry. Witam. Witam. O, dobry. Jak... Dobry. Dobry. Co tu psujecie? O, psujemy. Dobry. Jeszcze mogli coś zrobić. No. Zapomnieliśmy kamery. Oni zapomnieli kamery. Uśmiechy. Pani nas zagadała, dlatego. Zwojerowała. Dobra. Powoli kończymy ten ciężki dzień. Jeszcze tylko czas załadować towar na jutro. Od jakiegoś czasu przestałem mieć paskudy. Przy okazji jeszcze rzuciłem słodkie i gazowane. Dlatego rzuciliśmy się na kanapki. Cała firma! Zobaczcie. Masznego. No ale ten grubas tam z brodą je. Jest najszybniejszy z wszystkich was trzech. No nie wiem. Dawaj wagę, zobaczymy. No to się zważymy. Jeszcze trochę. Będę najchudszy. Drzwi nie wejdzie. Jesteśmy już na magazynie i musimy załadować te schody. Te schody. A te drzwi jutro jadą. Nie jutro, te drzwi jadą w czwartek. Jest prawie końcówka dnia. Mieliśmy jeszcze dzisiaj to montować, ale niestety zbyt mało czasu mamy, więc stwierdziłem, że jednak odpuszczamy. I na spokojnie, na spokojnie. I gotowi do wyjazdu. Wszystko poszykowane, czas do domu, jeszcze niestety mam troszkę pracy biurowej i taką mini konferencję związaną z omówieniem projektu, troszkę jeszcze przede mną pracy, zanim oczywiście będę te rzeczy robił, to zjem jeszcze obiad i wezmę się do ukończenia tych rzeczy, których właśnie wszystko powiedziałem. Więc... Muszę. Okej, a te drzwi to... On nie powiedział jaki wzór, nic tak konkretnie, nie?
No to... Nie, mówimy... Mówimy, aha, o tych większej ilości drzwi, tak? Dobra, no to, to chyba omówimy z nim, jak ja podjadę po prostu na pomiary i wtedy się z nim omówi to. Okej. Okay. Dobra, to ja następny tygodniu, ja spróbuję sobie jutro już ustalić, jaki dzień bym był. Ewentualnie tego po prostu napiszę, tam nawet po angielsku sobie napiszę już sam, czy tam. Super, super. Dobra, okej. Okay. Dobra, a ja z nim... I teraz możemy porozmawiać po niemiecku. Porozmawiam z dwoma klientami i z Kamilą, która mnie uczy niemieckiego i też pomaga mi w tłumaczeniach z klientami niemieckojęzycznymi, ponieważ jeszcze sam nie umiem. Dlatego do niej powiedziałem, do tej kamery tutaj, że teraz możemy porozmawiać po niemiecku, ponieważ przed chwilą rozmawiałem właśnie z nią. Właśnie. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję za to, że zobaczyłaś dzisiaj ten odcinek i do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam. Byłbym zapomniał, wczoraj wrócił vloger do życia Mirek Burnejko, Miro Burn. Gorąco oczywiście zapraszam, ale naprawdę sztosik. Sztosik, Mireczku! Kto będzie miał ochotę, dołączy dalej, kto nie, to tylko posłucha, ale będzie o bajach chińskich.